Dzień dobry kochani, witajcie w środę. Dzisiaj mam rozmowę o pracę i wyglądam, jakbym nie była gotowa i nie jestem gotowa. Słuchajcie, bo mam na 13 dopiero i postanowiłam, że zmienię pościel, bo no już jest tak trochę zimno. Nie ma co udawać, że jest ciepło, bo jest zimno. Więc biorę taką pościel cieplejszą. No, tutaj mam taką pościel z serduszka. Teraz już wyjęłam tą pościel w... co to są? Jelenie takie różne. Graficzne jelenie. Tak mi się wydaje, bo jak to inaczej nazwać? Jak byście nazwali ten wzór? No ale nieważne. Najważniejsze jest to, że ona jest ciepła. Więc zmieniam sobie pościel. Potem, słuchajcie, właśnie muszę sobie na krzesło położyć. W ogóle chłopaki tu mają bałagan. Potem, słuchajcie, no, Jezu, gdzie są te poduszki? Najpierw poduszki, nie? Potem, słuchajcie, w ogóle od rana ja montowałam film. Więc, no tak, o, tu ja się ubieram bluzę. To zostawia wieszak zawsze. Potem wezmę, słuchajcie, zmiecę. O, aha, tak, Ewa. Właśnie zrobiłam coś, że pękł wieszak. No, a gdzie ta reszta uciekła? Gdzieś odskoczyła? No trudno, dobra. Czyli wieszak do wywalenia. Dobra. Ja dzisiaj tak chaotycznie trochę, więc tak, zmieniam tą pościel, no raz w tygodniu zmieniam pościel, więc a że w sumie trochę już mi było wczoraj zimno, to mówię, dobra, zmienimy na tą cieplejszą, pójdę zrobić ogień, od rana montowałam film, więc tak, zawsze z rana poświęcam sobie trochę czasu właśnie na pracę nad montażem. Jakoś to mi sensowniej wtedy wychodzi niż wieczorami. Jak wieczorami mam, słuchajcie, siedzieć, to no nie chce mi się, jestem zmęczona, mniej kreatywna. Tak mi się wydaje. Tak na zmęczonym umyśle człowiek gorzej pracuje, a rano jednak ja muszę w ogóle się zacząć przestawiać na ten typ dzienny taki, bo ja jestem typem nocnego Marka. Lubię dużo rzeczy w nocy robić. I lubię długo spać, więc no, czas najwyższy się przestawić. I tak. Chciałam się wam jeszcze pochwalić, że zawisły moje obrazki. Także brawa dla Emila, że po nie wiem jakim czasie znalazł czas, żeby zawiesić. W sumie on zawsze woził ze sobą wiertarkę. No, ale dzisiaj nie mogę się jakoś tak przyzwyczaić, że mam te trzy obrazki razem. Cały czas tego jednego nie było. No, śmiesznie to wyszło, ale fajnie. Fajnie, że w końcu znaleźliśmy czas, żeby to zamontować. No, więc tak, ja biorę się do roboty, potem idę robić ogień, dam dzieciakom. W sumie wczoraj im wieczorem dawałam, bo one jeszcze tam miały sporo, ale dzisiaj im dam też na jutro. Dzisiaj mamy taki aktywny dzień, bo tak, na 13 jadę na tą rozmowę o pracę, więc muszę się streszczać, żeby zrobić te wszystkie rzeczy. Potem, słuchajcie, nie wiem czy pojadę, ale mam jeszcze sprawę do załatwienia właśnie, muszę kwity odebrać jedne i zawieźć je do sądu, więc... Nie wiem, czy to zrobię dzisiaj, czy to sobie zostawię na jutro. Zobaczymy, jak ile czasu zajmie mi ta rozmowa o pracę i tak dalej. Potem, słuchajcie, jedziemy na basen. Właśnie, muszę zadzwonić do fryzjera, matko jedyna. Bo ostatnio w ogóle moja fryzjerka mnie zabije. Nie wiem, czy ogląda, czy nie, ale ostatnio ja byłam umówiona. Jezu, tu mi jakiś pryszcz wyskoczył. Byłam umówiona, słuchajcie, do naszej fryzjerki, do której chodzimy ciągle. Chłopaki, ja ostatnio nie chodzę, no bo nie robię nic z włosami, sama sobie maluję, ale byliśmy umówieni, no i słuchajcie, Franek miał urodziny i w ten dzień przyjechał Emil ze swoim synem i świętowaliśmy Franka urodziny, no i
ja zapomniałam całkiem o tym, że mam umówione. Potem jak oni do mnie dzwonili, to już mi było wstyd odebrać. No wiem, nie robi się tak i sama bym tak nie lubiła. Ale no mi zupełnie wyleciało z głowy. Ja na zły dzień po prostu się umówiłam, bo ja się nie spodziewałam, że Emil będzie chciał przyjechać tego dnia. No, w sumie wyszło bardzo fajnie, Franek się mega cieszył. Ale no, fryzjer nam odpadł, więc muszę zadzwonić teraz do fryzjera i umówić nas do fryzjera, no chłopaków, nie? Żeby mieli nowe fryzury, bo już mają takie długie włosy, że szok. I wtedy na basen, mamy basen i słuchajcie, po basenie no wrócimy do domu, to będziemy wszyscy padnięci. Dzisiaj ja też idę na basen. Popływam sobie, chłopaki mają w tym samym czasie zajęcia, więc super, więc ja mam to 40 minut na to, żeby sobie popływać, więc no zarąbiście, mega się cieszę, że będę mogła tak jakby też korzystać z tego, bo zawsze mieliśmy tak, że najpierw miał Jasiek, potem Franek i wiecie, zawsze musiałam się jednym z nich opiekować, a teraz mają razem, a ja mam czas dla siebie, więc mega się cieszę z tego powodu. No, więc tak, taki to dzisiaj będzie intensywny dzień. Jeszcze mam w planie poukładać w szafkach z tego względu, że właśnie jest tak zimno i chcę już wszystkie takie letnie rzeczy wynieść na strych. Tylko zastanawiam się, czy znowuż jeszcze nie będzie takich cieplejszych dni, kiedy to jakieś cieńsze koszulki czy spodenki też chłopaki założą i może jeszcze z szafą chłopaków się wstrzymam. Natomiast moją to już bym chyba chciała posegregować i powiesić sobie swety na wieszaki. Może chyba jakiś karton sobie, wiecie, odłożę te letnie rzeczy i wtedy na wiosnę je sobie będę po prostu przynosić. Bo ja zawsze je układałam tam na strychu, mam takie meble stare, te, które miałam tutaj u siebie kiedyś i zawsze odkładam to w te meble. Ale... No może właśnie warto w karton jakiś to odłożyć, żeby to później łatwiej znaleźć, nie? No, więc taki dzisiaj plan na ten dzień. Idę, robię, bo jeszcze się spóźnię i będzie klops. Zerwałam, słuchajcie, bez dla mojej kuzynki i tu mamy sporo bzu i tak sobie myślę, o tu przy śmietnikach też mamy, tam też jest bez, więc ja chyba będę robić w tym roku syrop z tego czarnego bzu znowu. No a teraz muszę śmieci wynieść, wyprowadzić, bo jutro, o Jezu, bo jutro jest śmieciara, zawsze robił to Jaś, ale już mu odpuszczę. Bo on jest ostatnio wymęczony, powroty do szkoły no są męczące, więc ja to wyniosę sama.
ale w ogóle pada dzisiaj. Taka pogoda jest brzydka. Przecież teraz chwilę nie padało, jak zrywałam ten bez. A teraz dalej zaczyna. Więc no nie fajnie. Może jak przyjadę, kurczę. Tylko nie wiem, czy ja zdążę zerwać sobie śliwek, bo bym wtedy wieczorem robiła śliwki. Bo się boję, że wiecie, że one tak dojrzeją, że same bale w nich będą, nie? O, już padł, tak ją. Tak to my popycujemy. Deszcz jest potrzebny, ale... Ku, deszcz jest wrzesień. W październiku niech to pada. Nie lubię tej jesieni. Wiem, że taka jesienna pogoda, ta aura jesienna, to mnie tak dobija. Nie lubię, naprawdę. Ja lubię lato, wiosnę, wszystko się zieleni, jest fajnie, a nie taka ciapa. Wtedy jeszcze na podwórku u nas, o, gołębie, u nas robi się też taka ciapa. No, dobra, ja się streszczam, jeszcze się spóźnię. Ja lubię się spóźniać, a mi się śmieje, że jestem spóźniarska, chociaż on ostatnio też. No. Tak to, kurczę, dzisiaj jest, słuchajcie. Ale mimo wszystko myślę, że dzisiaj ten dzień będzie dobry, jak myślicie? Hejka, hejka, hejka. Miska mi się śmieje. Nie mogę przestać się śmiać, masakra. Ale jestem taka szczęśliwa. Więc tak, mamy to. Ojejku. No, wiedziałam, że się uda. Cały dzień chodziłam z takim nastawieniem, że będzie super, hiper, zajebiście. I się udało. Więc mam pracę. Od października zaczynam. Dużo nowych rzeczy muszę się nauczyć, ale to też znaczy dużo możliwości. Wracam po chłopaków, bo odbieram ich dzisiaj sama, więc myślę, że się też ucieszą. No, mega fajnie. Mega, mega się cieszę. Naprawdę. Super. Więc tak, słuchajcie. No, od października zaczynamy nowy etap w moim życiu. Teraz jeszcze sobie poświęcę czas na to, żeby odpocząć, żeby zająć się trochę swoimi sprawami. Więc super. Super, mega się cieszę. Dziękuję za wszystkie kciuki wasze. Dziękuję za wszystkie wiadomości na Instagramie. No. Mega. Jestem szczęśliwa. Nawet nie macie pojęcia jak. I w sumie nawet nie z tego faktu, że dostałam tą pracę tak jakby, tylko z, bardziej chyba z tego faktu, że wiecie, poznam nowych ludzi, jakieś nowe możliwości się przede mną otworzą. No, mega się cieszę. Naprawdę, jaram się jak gwizdek chyba dzisiaj, aż mnie tutaj policzki bolą od śmiania się, ale no, aż mi się chce leczyć. Ja no dzisiaj chciała mi się leczyć, bo jedna z was, pozdrawiam cię kochana, wiesz o co chodzi, napisała mi takie mega wiadomości, które no dały mi tyle pozytywnego takiego kopa, słuchajcie, no, że prawie płakałam, mega się wzruszyłam. Nie myślałam, że komuś mogę w jakikolwiek sposób pomóc, natchnąć i tak dalej, nie wiem, zainspirować. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to jest aż tak, wiecie, że ten mój zwykły mały kanał robi takie fajne rzeczy dla ludzi, nie? Więc no... Super, się cieszę. I nawet gdybym nie dostała tej pracy, i tak bym miała super dzień, ale że ją dostałam, no to jaram się jak gwizdek i... nie wiem. No, nie wiem, jak mam to uczcić chyba dzisiaj. Jakoś inaczej trzeba to uczcić. Nie wiem. Kolację jakąś trochę zrobię czy coś. Nie mam pojęcia, ale na pewno będę dzisiaj cały dzień się cieszyć jak gwizdek. Także do zobaczenia za chwilę, jak emocje opadną. No tak się składa, że czasami też muszę brać jakieś lekarstwo, wiesz?
No, wysiadamy, chodźcie. No, my jesteśmy na basen. Ale przed basenem jeszcze trochę zjem. Franek jak zwykle śpi. Trzeba go wyciągać. Śpioszka małego. No, śpioszku, idziemy do fryzjera, tak? Budzimy się powoli. Czekaj, mama cię odepnie. No, rączkę, co? Rączka ci zasnęła? Janek, chodź. Nie, mama? No. O, ta ma takie na głowę, widzisz? Dzień dobry. Nie, dziękujemy, na razie. Tu kiedyś chodziłeś, wiesz? Jak byłeś malutki. No, tak. Teraz wy wyglądacie jak ludzie. Ciągnąć, ciągnąć trzeba. No, Jasiu ma piękny fryz. Co ty chcesz kupić sobie, Jasiu? Paletki i co jeszcze? A dżentelmen zawsze wpuszcza kobietę przodem, wiesz o tym? Sobie chociaż popatrzę na buty, bo kupić sobie nie kupię żadnych, ale chociaż sobie powlekam. A tu są męskie, to ja idę w tą stronę, tu są damskie. Franek. Jakieś ładne buty bym sobie kupiła. Mamy jeszcze dużo czasu. Idź i nie dokazuj. Te są ładne. Tak, mało. Tu jest mój rozmiar. Ja mam taki. Przepuść, mamę. To jest na rękę. Idźcie sobie wasze buty poszukać, lepiej na męski dział sobie popatrzeć. No tam jest męski. Franek. Franek, puść mnie. Takie buty są teraz modne, ale mi one się w ogóle jakoś nie podobają. Wiecie? Albo takie Adidasy. Nie wiem. Jakbym ja w tych... O, tu są fajne pumki. O, takie mi się podobają. To są eleganckie, fajne. Trzeba poszukać po tym numerze. Poszukamy w domu, wiesz? Zobaczymy po tym numerku. No pokaż, co sobie kupiłeś. Jasiu mi nie chciał niestety kupić butów. Bo mam za mało. A, no. Bo wiesz, mama, ja ci powiem, ile wydałem. A widzisz? 118,96 groszy. No widzisz? Takie zakupy to ja nie jest tak. Jakie barabon popsiu. Porwę. No pokaż, co kupiłeś. Achtung, achtung, takie paletki i pokrowiec, no wyjmij sobie ładnie, już je włóż. 6 piłek, pomęczowy. Jeśli zamkniesz, czy tam coś jedzie? Z drugiej strony, Jasiu. No. 6 piłek i... Fajne były tam jedne buty, ale jakoś tak nie jestem przekonana. Poza tym na razie... Nie ma co z zakupami szaleć, trzeba pomyśleć o remoncie, więc napaliliśmy się dzisiaj na tą kanapę. Taką sobie kupimy, znajdziemy ją na internetach, kupimy ją za połowę ceny. Więc jakby ktoś miał jeszcze problem, że kupujemy dużo rzeczy z neta, to z reguły udaje nam się zaoszczędzić, słuchajcie. Na Allegro sporo rzeczy kosztuje dużo mniej, więc polecamy. A zakupy też często poprawiają humor. Też polecamy. Mi czasami poprawiam, jak mi płyty kupujesz. A! No, kupimy ci płytkę. Tą, co ty chciałeś, obiecuję. Zamówię ci. Dobra, teraz jedziemy. Aha, i ty kupiłeś tylko to i to, a jeszcze Frankowi czapkę kupiłeś. No pokaż. A, to ja nie widziałam. I ten sobie czapkę jeszcze Jasiu musi sobie taką cieńszą kupić. Teraz te dni są jednak chłodne, ale właśnie tam nie było dla Jasia rozmiarów, ale fanka jest bardzo fajna. Więc dla Jasia będziemy musieli ich poszukać następnym razem albo w jakimś innym. No taką czerwono, szaro, granatową. Fajna jest taka, bardzo rozciągliwa i na uszy w sam raz.
No, teraz jedziemy na basen. Będziemy sobie pływać. Jedź, kobieto, jedź. Kto się cieszy, że dostałam nową pracę? Dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Nie, na jadącego jak już. Ale kto? Ja stawiam, ty płacisz, ja? Jasiu. Co? Jeszcze raz mów. Nie płacisz. Nie, nie mam kasy. Ja, co to jest za bałagan w ogóle? Nie. No, Jasiu, daj mi ten nożyk tam i sprzątamy, tak? Jasiu, nożyk i nożyczki, dawaj. Bo znowu nie będzie. Jak z tym klejem? A gdzie są te wszystkie kleje, które miałam kupione? No co ty? My mamy jutro, słuchajcie, w szkole dzień kropki, no i Jasiu miał pomysł, ale nie ma kleju, więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy koszulkę, jedną z koszulek, które Jasiu miał na WF. No niestety, pewnie to już później nie zejdzie. A tu mamy dla Franka taką starszą koszulkę, więc no ta już jest tak naprawdę zniszczona do wywalenia, więc ją można, ona nawet już jest tylko szara, nie biała. Ale no. Sprzątamy, Jasiu. Ajku, jestem zmęczona, powiem wam. Wróciliśmy z tego basenu i tak. No, dzisiaj taki męczący dzień, chyba psychicznie bardziej troszkę zmęczona jestem. Ale mimo tego szczęśliwa. A ty, Jasiu, cieszysz się? Tak. Że mama do pracy idzie? Tak. Tak? Jednak tak. No, ja się tu swoje rzeczy posprząta. Mieliśmy na pierwszej świetlicy. Na pierwszej świetlicy mieliśmy z taką panią, nie? Ten mazak tam zamknij, zobacz, tu jest zamknięcie od niego. Ten zielony. Ten różowy trzeba zamknąć, te mazaki trzeba pozamykać, bo one wyschną. W swojej klasie, nie? I on, takie Lego robocikowe, nie? I ona nam dała to, nie? No. Ojejku, ale jestem zmęczona. Idzie Franz. Idź piżamki ubieraj, tak? Idziemy spać. Nie wal. Co, niedobry jesteś? W ogóle jesteś niedobry. Brojem jesteś. Pomóż Jasiowi sprzątaj. A co krzyczałeś? Dobra, słuchajcie, kochani, dziękuję wam za oglądanie. Przepraszam ostatnio za to, że nie skończyłam jakoś sensownie filmów, ale tak wyszło. Czasami tak niestety się zdarza, że później już nic nie nagrywam i te filmiki się jakoś tam ucinają. Jezu, ja naprawdę jestem zmęczona dzisiaj. Mega zmęczona. Tym stresem. Troszkę dzisiaj miałam stresik, ale potem już było super. Tym wszystkim jestem troszkę zmęczona. Basenem, tą jazdą, wiecie, ta droga też męczy. Więc ja idę umyć sobie buzię, zęby, wziąć prysznic i spać, po prostu spać. Jest 21, a ja pójdę spać, rozumiecie to? Ja tego nie rozumiem. Ale muszę się wyspać po prostu, muszę trochę odpocząć. A, dziękuję, co to jest? Potworek zrobiony przez Franka. No, dziękuję. Mały brojarz. Co mówimy, Franek? Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, tak? Dziękujemy za wszystkie kciuki. Jeśli w kolejnym. A czemu miałaby Franka nie być? No, bo może będziesz go nagrywała bez nas. Idziemy spać? Nie. Czy jesteś też zmęczony? A no, wtedy ciężko podnieść się, nie? Także do zobaczenia. Dziękujemy wam bardzo. Pa! Pa!